Straciły środki finansowe w następstwie przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć na tym spotkaniu podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, pana Leszka Skibę. Oczywiście rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób możemy znaleźć rozwiązanie z sytuacji, która jest nagła i pierwsza w skali całego naszego kraju, a wiąże się z określonymi konsekwencjami dla samorządów terytorialnych z naszego województwa. Wiecie Państwo o tym, iż informacja o zarówno ilości utraconych środków, konkretnych kwotach, rodzaju tychże środków, które zostały utracone, jest przekazana na ręce pana premiera oraz do Ministerstwa Finansów i staramy się we współpracy z samorządami znaleźć rozwiązania, które będą najbardziej adekwatne dla nich. Dzięki szybkiej reakcji Ministerstwa Finansów nie nastąpiło zagrożenie dla płynności finansowej samorządów. Uruchomiona została wcześniej stosowna subwencja oświatowa, jak również zachowana została ciągłość wypłaty świadczeń 500+. Nie ma zagrożenia dla funkcjonowania jednostek w zakresie świadczenia opieki społecznej, a zatem bieżące funkcjonowanie jednostek i ich ciągłość jest zachowana. Bardzo dziękuję. Panie Wojewodzie, proszę o zabranie głosu wiceministra finansów, pana Leszka Skibę. Na spotkaniu uczestniczyli również prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. Po pierwsze padły pytania o samą przymusową restrukturyzację, jaki jest sens i tutaj była dyskusja dotycząca sytuacji właśnie w samym Podkarpackim Banku Spółdzielczym i roli przymusowej restrukturyzacji jako takiego mechanizmu, który jest, ma uchronić przed upadłością i utratą pełnych 100% środków. Tutaj ta dyskusja, te wyjaśnienia i te regulacje były wyjaśniane przez pana prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Były pytania o rolę tego nowego podmiotu, jakim jest nowy bank BFG, który wszedł w miejsce Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i jaka jest tam sytuacja, bo to też była, ta historia była omówiona. Następnie rozmawialiśmy też o kwestiach związanych ze wsparciem dla samorządów, które utraciły środki i z naszej strony jako Ministerstwo Finansów jest niezmiernie ważne, żeby wspierać te samorządy, aby uchronić się przed problemami związanymi z płynnością. Tu były konkretne pytania o fundusz dróg samorządowych, o inne fundusze, dostarczanie środków i wypłaty. W związku z tym te tematy były przeanalizowane, ale też umówiliśmy się na to, aby podczas kolejnych spotkań, podczas kolejnych kontaktów również odpowiedzieć na wszystkie dodatkowe pytania, które padną ze strony samorządów. No i trzeci element, Bank Gospodarstwa Krajowego. Pani prezes zadeklarowała pewne wsparcie i taki mechanizm specjalne, dedykowane może być rozwiązanie polegające na tym balonowym finansowaniu, czyli sytuacja, w której płatności od kredytów oferowane przez BGK bazowałyby na opóźnionej właśnie spłacie tego zobowiązania i opóźnionej spłacie odsetek, tak żeby w tym pierwszym okresie było to jak najmniej uciążliwe. Był przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej, który właśnie wskazywał na szczególność tej sytuacji, bo zawsze są obawy o to, czy samorząd nie przekracza progów związanych właśnie z limitem zadłużenia i tutaj te wyjaśnienia były niezmiernie ważne, ale też zadeklarowaliśmy współpracę i kolejne rozmowy, tak żeby wszystkie te wątpliwości, pytania, bo ich jest mnóstwo, całe bardzo skomplikowane, różne sytuacje związane z różnymi podmiotami samorządowymi, więc to jest pełna deklaracja współpracy i rozmowy. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze jakieś dodatkowe pytanie zadać? Ja chciałam...